Usza Rutkowska, witam Państwa we wtorek, 27 grudnia. Dzisiejsi solenizanci są dobrymi i energicznymi ludźmi, którzy lubią życie i czerpią z niego garściami. A teraz czas na horoskop dnia. Zapraszam. Koziorożcu, jak najwięcej wolnego czasu poświęć dziś na odpoczynek. Zadbaj, aby wzajemne relacje z bliskimi były wyjątkowo serdeczne. Ciesz się i nie żałuj pieniędzy, które wydałeś. Podstawą szczęśliwego związku są uczucia. Wizyta krewnych sprawi ci wiele frajdy. Nie pobłażaj zanadto swoim zachciankom. Wodniku, ten dzień spędź z bliskimi i ukochaną osobą. Odpoczywaj i ciesz się rodzinną atmosferą. Wszelkie napięcia staraj się likwidować w zarodku. Nie folguj też sobie zbytnio przy suto zastawionym stole. Sprawy uczuciowe ułożą się dobrze. Rodzinne spotkania zapowiadają się interesująco. Energii doda ci spacer na świeżym powietrzu. Ryby. Ten dzień sprzyja relaksowi i odprężeniu. Wypełnijcie go więc radością i beztroską zabawą. Zadbajcie, aby wasze kontakty z bliskimi były wyjątkowo czułe. Odszukajcie w sobie to, co kiedyś zgubiłyście. Wszelkie smutki puśćcie w niepamięć. Dbajcie o dobry nastrój i unikajcie używek. Baranie. Poświęć ten dzień na relaks. Nie żałuj też czułości swoim najbliższym. Tym bardziej, że ostatnio nie miałeś dla nich czasu. Okaż wszystkim swoją wielkoduszność i wyrozumiałość. Niech dom będzie dla was bezpieczną przystanią. Dąż do harmonii w rodzinie. Dobrze ci zrobi spacer po sutym obiedzie. Byku, dzisiaj odpoczywaj, ale nie siedź w domu. Spędzaj aktywnie każdą chwilę. Na przykład wybierz się wraz z rodziną na spacer. Twoje nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu może być przyczyną ogólnego dyskomfortu. Zadbaj więc o harmonijne relacje z bliskimi. Nie myśl o pracy. Napar z mięty dobrze zrobi twojej wątrobie. Bliźnięta, dzisiaj możecie sobie pozwolić na zasłużony odpoczynek. Postarajcie się tylko, aby nic nie było go w stanie zakłócić. Relaks i spotkanie z dawno niewidzianymi krewnymi dadzą wam zadowolenie. W domu radosna i serdeczna atmosfera. Korzystajcie z okazji, aby się odprężyć. Pamiętajcie o ruchu. Raku, czeka cię szczęśliwy i pomyślny dzień. Postaraj się niczym go nie zepsuć. Pozwól, aby upłynął spokojnie i leniwie. Bądź miły i serdeczny dla swoich najbliższych. Odwiedź też chorych i samotnych krewnych. Zapowiada się dobry okres miłości. Odpoczywaj i korzystaj z okazji do rozrywki. Pij ziółka wspomagające pracę jelit. Lwie, dzisiaj najchętniej w ogóle nie wstałbyś z łóżka. Zrób więc tylko to, co niezbędne, a resztę dnia przeznacz na wypoczynek. Wieczorne spotkanie z krewnymi i przyjaciółmi sprawi ci dużo frajdy. Obudzą się w tobie nowe uczucia. Łatwo dziś będzie osiągnąć równowagę wewnętrzną. Hamuj jednak apetyt. Panno, dzień sprzyja rodzinnym spotkaniom. Doskonała aura również dla tych, którzy decydują się na wspólne życie. Nie straćcie szansy na miłość. Kochajcie i bądźcie szczęśliwi. Dzień spędzisz w cudownej atmosferze. Postępuj z korzyścią dla swojego serca. Wago, dzisiejszy dzień poświęć sobie i rodzinie. To dobra okazja, aby zacieśnić łączące was więzi. Zapewnij też bliskich o swoim przywiązaniu. Gwiazdy będą cię wspierać w tych działaniach. Wenus wywoła przypływ uczuć. Być może podejmiesz decyzję o życiu we dwoje.
Po używki sięgaj z umiarem. Skorpionie, czekają Cię przedłużone święta i mnóstwo gości. Znikną przeszkody i zahamowania. Nie zmuszaj nikogo do picia alkoholu. Świąteczna magia zaczyna działać i wszystko zaczyna się składać tak, jak chciałeś. Postaraj się być jednak miły i spróbuj ograniczać tłuste potrawy. Strzelcu, ten dzień spędź w towarzystwie najbliższej rodziny. Radosna atmosfera korzystnie wpłynie na samopoczucie Twoje oraz bliskich. To czas stosowny do podjęcia decyzji w sprawach osobistych. Zaznaczy się silna Twoja osobowość i uczuciowość. Odpoczynek na pewno Ci się przyda. Wystrzegaj się zmiennych nastrojów, bo innych nim zarazisz. I na tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia jutro.